Cześć. Dalszy ciąg randki Halskiego z Martą. Wprost z terenów zamieszkałych przez bobry. Ale pewnie żaden z bobrów teraz nie wyjdzie. To nic. Trochę ludzi tu bywa, ale może nie będą nam przeszkadzać akurat. Co to pięknie pachnie trawą. Najbardziej podoba mi się to, że właściwie nie jest pani wcale ładna, Marto, rzekł Halski. Te wystające kości policzkowe i ten bojowy, wiecznie gotów do awantury nos. Pianista uśmiechnął się do Halskiego. Grając piękna dziewczyna jest jak melodia. Mnie się nic nie podoba, rzekła Marta swobodnie i beztrosko. Nie lubię miłych twarzy, a pan ma po prostu taką miłą twarz. Ma się ochotę podarować panu pudełko landrynek. Kłamie pani, wcale tak nie jest. I wcale nie ma pani na to ochoty. Może trochę kłamie, zgodziła się Marta, ale i pan kłamie, właśnie, że nie jestem brzydka. Tego nie powiedziałem, przyznaję, brzydka pani nie jest, ale co z tego? Właśnie, co z tego? Westchnęła Marta na pół poważnie. W wejściu ukazała się wysoka postać bardzo eleganckiej pani. Czarny, wytworny płaszcz, czarne, zamszowe pantofle na wysokim obcasie, mały kapelusz z woalką i drogi, srebrny lis. Wszystko to tchnęło bogatą, choć zbyt ostentacyjną elegancją. Na jej widok podniósł się pan o ciemnej twarzy. Gdy stał, widać było dopiero, jak jest wysoki i mocno zbudowany. Dama uśmiechnęła się, skinęła głową i podeszła do jego stolika. Usiadła i rozejrzała się wokoło. Ujrzawszy Halskiego, spoważniała. Zdawkowy uśmiech znikł z jej twarzy. Wzrok Halskiego zetknął się z jej wzrokiem. Znam skądś tę panią, pomyślał Halski. Ach, już wiem, to ta. Przypomniał sobie, patrząc na nią nie bez przyjemności. Pianista grał wolno, z wyraźnym upodobaniem. Dziękuję za pamięć. Dama przeniosła spojrzenie na Martę. Przyglądała się jej uważnie i dość długo. W oczach jej była chłodna, odpychająca badawczość. Po czym pogrążyła się w powściągliwej rozmowie ze swym towarzyszem o ciemnej, pięknej twarzy. Marto, rzekł Halski, co uczynimy z tak pięknie zaczętym wieczorem? Chyba pójdziemy do domu, by przygotować się przy pomocy zdrowego snu do jutrzejszego dnia pracy. O nie, zaprotestował gwałtownie Halski. Żadnych myśli o jutrze, czuję w sobie nieustępliwość wczesnych osadników, którzy z uporem karczowali niedostępne puszcze. Jutro zacznie się nowe, dwutygodniowe upokarzające telefonowanie dla zdobycia nowego spotkania. Znam już na pamięć wszystkie numery telefonów Muzeum Narodowego. Mógłbym zostać z powodzeniem informatorem turystycznym. A dziś nie puszczę pani z swych szponów. Nie znoszę gwałtu i potrafię walczyć o wolność. Ale zamiast podnieść otwartą żagiew buntu, proponuję pertraktację. Niech mnie pan zaprowadzi na parówki i piwo, gdyż jestem śmiertelnie głodna. A potem rozejdźmy się w spokoju. Odgaduje pani me najtajniejsze marzenia, westchnął żarliwie Halski. Skąd pani wie, że unosi się w mej duszy wizja gotowanych na brunatno parówek z musztardem i kufla złocistego piwa? Widocznie zadźgnęła się między nami jakaś nić, rzekła Marta wstając, po czym dodała z wyrzutem. A swoją drogą łudziłam się, że przez ostatnie kilkanaście minut myślał pan o mojej urodzie. Halski zapłacił, skinął głową pianiście i spojrzał raz jeszcze na damę w czerni, co nie uszło uwagi jej towarzysza. Fortepian zabrzmiał walcem z parady miłości. Halski pomyślał, co za drań, uśmiechając się do pianisty i grożąc mu palcem. Schodząc ze schodów, podziwiał chód Marty, otworzył przed nią drzwi i myślał ze zgryzotą do diabła. Jeszcze takie nogi. W istocie. Płaski obcas mocnego, sportowego obuwia Marty uwydatniał smukłość jej nóg. Czy nie wiesz przypadkiem, kto to był ten młody człowiek? Spytała dama w czerni swego towarzysza. Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. Oczywiście. Uczynię to dla ciebie. Głos mocno zbudowanego mężczyzny o ciemnej twarzy był głęboki, spokojny.
choć trochę zbyt modulowany. Mimo tego opanowania, wyczuwało się w tym głosie zupełnie inne możliwości. Jakąś starannie ukrywaną, chrapliwą zdolność do pełnych, namiętnej pasji tonów. Dobrze, rzekła dama, uczyń to dla mnie. Podoba ci się? Spytał mężczyzna i znów głos jego mówił tak wiele. O wiele więcej niż, jakby się zdawało, wyrażały słowa. Człowiek mówiący tym głosem był mądry, usiłował udawać obojętność, wiedział jednak, że mu się to nie uda. Wobec tego wolał, aby w jego głosie brzmiała obawa. Liczył, że dama w czerni tak to zrozumie i w tym wypadku nie mylił się. Kalkulował dobrze, albowiem za wszelką cenę musiał ukryć dziką zazdrość i brutalną, zachłanną miłość, jaka kotłowała się w nim naprawdę. Podoba mi się, rzekła niedbale dama w czerni, zadowolona jak każda kobieta z nieudolnie maskowanej obojętności i obawy. Podoba mi się nawet bardzo. Przepadam za mężczyznami potrafiącymi się uśmiechać. A więc dlaczego chcesz wyjść za mnie za mąż? Mylisz się, Filipie. Dama uśmiechnęła się. Jej dojrzała uroda nabierała blasków w tej grze sił. W tym nieustannym pasowaniu się, w którym nieugięta wola obydwu stron znamionowała godnych siebie partnerów. Mylisz się, mój drogi. To ty tego pragniesz, a nie ja. Masz rację, to ja tego pragnę i nie mam zamiaru z mych pragnień zrezygnować, rzekł mężczyzna o ciemnej twarzy i westchnął głęboko. Pod marynarką z drogiej szarej flaneli czuło się w tym westchnieniu skłębioną dziką siłę potężnej klatki piersiowej. Zgoda, powtórzył. Wobec tego pomówmy o interesach. Mam dosyć, poddaję się, jęknęła Marta. Nie mogę więcej. Jeszcze jedną, dziewczyno. Parówki są niezwykle zdrowe. Wzmacniają przegłuby, powiedział Halski, wyjmując nos z pienistego kufla z jasnym piwem. Mówię to pani jako lekarz. Jest pan mordercą. Ta parówkowa orgia ma jakiś ukryty, niecny cel. Przechyliła się doń poprzez wysoki, krótki kontuar i strzepnęła mu resztkę piany z nosa. Jedli na stojąco, w jednym z barów na MDM-ie. Z otwartych kociołków na bufecie dymiły gotowe potrawy. Pachniało kapustą i sosami. Połówkę, prosił Halski, ja zjem drugą. W ten sposób złączyliśmy się węzłem parówkowego braterstwa. Chodźmy stąd, a raczej uciekajmy. Nie będę nic jadła do końca miesiąca. Tak myśli się łapczywa żarłoczność, rzekł Halski. Rzuciła się pani na parówki jak zbuntowanie niewolnicy na nadzorce. Nic więc dziwnego, że po 17 parówkach zastanawiam się, co należy w panu bardziej podziwiać, powiedziała Marta z zimną nienawiścią. Przewrotną, wstrętną hipokryzję czy szatańską, nikczemną podłość. Wyszli na szeroką, pełną świateł i neonów marszałkowską. Wokół rozpościerało się wielkie miasto. Pogoda była zimna i wilgotna. Jezdnie lśniły czarnym asfaltem. O tej porze, koło godziny 9, plac Konstytucji wygląda jak ujęty w mury i trotuary kamienny, ogromny salon. Ludzie szli wolno, bez pośpiechu, smakując wielkomiejski wieczór. To, co w tej chwili robimy, rzekł Halski, kładąc ręce w kieszenie, nazywa się flanowaniem. Przytaknęła Marta bez pośpiechu. Źródło słów francuski, czyż nie? Tak, oznacza wałęsać się po mieście bez określonego celu. Nie wiedząc po co się to czyni i dokąd się zmierza. Wiedząc tylko jedno, że chce się, aby ten stan trwał jak najdłużej. Minęli plac Zbawiciela, niewielki, okrągły. Teraz, oświadczył Halski, przestaniemy flanować, gdyż odnalazłem cel. Wstąpimy do małej, ubogiej restauracji, gar kuchni niemal, w której wypijemy po kieliszku węgierskiego wina. Nigdy tam nie byłem, ale możemy spróbować. Jak stoimy z pieniędzmi? Spytała rzeczowo Marta, bo ja mam tylko 50 zł przy sobie, a jedyną restauracją w tej okolicy, jaką znam, jest Rarytas, w którym nie ma co liczyć na ducha filantropii ze strony kierownictwa lub na ulgi dla byłych studentów. Nie protestowała jednak, gdy ująwszy ją lekko pod ramię, skierował w drzwi restauracji. Potężnej budowy, wąsaty odźwierny imieniem Piotr, ubrany w uniform, pozdrowił Halskiego serdecznie. Witam pana doktora. Marta podniosła dłoń do ust, tłumiąc chichot. Widzę, że nie jest pan tu zjawiskiem obcym, zupełnie nieznaną jednostką. Szepnęła, krztusząc się dziewczęco śmiechem. Sprawy zawodowe, rzekł wymijająco Halski, wyleczyłem niegdyś tego pana z odcisków.
Przeszli marmurowymi schodami na półpiętro. Stały tu oddalone od siebie pełne zastawy i serwetek stoliki. Kelnerzy w biało-kremowych kurtkach i czarnych krawatach poruszali się z dostojeństwem. Usiedli na wysokich stalowych krzesełkach przy barze. Było zacisznie, wręcz przytulnie. Niski sufit, ukryte w nim światła, drobny człowiek w klinicznie białym kitlu za kontuarem rozjaśnił się na widok Halskiego. Dobry wieczór, powiedział. Cieszę się, że pana znowu widzę. Dobry wieczór, rzekł surowo Halski. Czy nie bierze mnie pan przypadkiem za kogoś innego? Ależ, panie doktorze, oburzył się człowieczek, jak pan może? Marta tławiła się jak pensjonarka. To pan też był pacjentem doktora? Spytała. Człowiek ukazał w uśmiechu nieprzebrane mnóstwo zepsutych zębów. A może na odwrót, rzekł figlarnie. Pan doktor bywał od czasu do czasu moim pacjentem. Halski patrzył obojętnie w sufit, bębniąc z palcami po kontuarze. Czy już doszli państwo do porozumienia? Spytał. W takim razie pan będzie łaskaw dwa krymskie koniaki, panie Wacławie. Miało być wino, czyż nie? Rzekła Marta. Miało, powiedział oschle Halski, ale nagonka, jaką prowadzi pani na mnie od kilku minut, zmusza mnie do sięgnięcia po stężony alkohol. Pani nie jest pańską siostrą, panie doktorze, zdziwił się barman. Nie, rzekł Halski, dzięki Bogu. Co za podobieństwo, westchnął barman. Marta oparła łokcie o kontuar. Lubię oglądać etykietki butelek z alkoholem, powiedziała. Jest w nich jakiś romantyzm, jakaś egzotyka. A jest, przyznał barman. Czuję się doskonale od 20 lat na ich tle. Śliwowica, White Horse, siwucha, orzechówka, Curaçao Orange, Hennessy, Risky, Alash, Sherry, Cinzano, czytała Marta. Jest w tych nazwach coś, co pobudza wyobraźnię. Rzekł Halski. Właśnie, rzekła Marta. Przyrzekają one mnóstwo najróżniejszych wrażeń. W tym tkwi błąd, odezwał się głos z drugiego końca baru. Siedział tam z głową opartą na dłoni jakiś pan z filiżanką kawy i dużym kieliszkiem czystej wódki przed sobą. Wstał ze swego krzesełka i zbliżył się do Marty i Halskiego. Barman przesunął mu filiżankę i kieliszek. Ze swą zniszczoną, spowiałą twarzą i niewysoką, gibką postacią wyglądał na zawodowego tancerza. Błąd tkwi w tym, rzekł, siadając nieopodal, że za owymi różnorodnymi etykietami kryje się jednakowa zawsze ta sama treść. Nie mogę się z tym zgodzić, rzekł barman. Od pierwszego łyku rozpoznaję każdy gatunek. Cóż z tego? Smak to właściwość zewnętrzna gatunku. To nie ma znaczenia, rzekł pan o zmiętej twarzy. W rzeczywistości to tak jak z kobietami. Każda z nich wygląda inaczej i każda ma dodania identycznie te same rozkosze, radości i troski. Nie przyznam panu racji, rzekł z uśmiechem Halski. Jest to bowiem kwestia wyrobionego smaku, który pozwala cieszyć się subtelnymi różnicami. Młody człowieku, rzekł pan o zmiętej twarzy, to cyniczne, co mówię, ale myli się pan. Z czasem dojdzie pan do tych samych wniosków, co i ja. A co pani o tym sądzi? Zwrócił się do Marty. Nic, odparła uprzejmie Marta, po prostu nic. Jestem przedmiotem dyskusji, a przedmioty, jak wiadomo, nie mają własnego zdania. Po czym uśmiechnęła się swym promiennym uśmiechem, pełnym ciepła i dołeczków w policzkach, co sprawiło, że pan o zmiętej twarzy i barman również musieli się uśmiechnąć. Wszystkim zrobiło się naraz jakoś bardzo przyjemnie i zaczęto rozmawiać o dokuczliwej epidemii grypy. Dzisiaj na tyle. Miejcie dobry dzień i ładną pogodę. Cześć.